Nowy wynalazek dla wózków inwalidzkich. Opowiedz coś Bartek o tym pomyśle, skąd w ogóle się zrodził, a może na początku sobie to przedstawić. Cześć. Jeszcze raz cześć. Bartek, Politechnika Poznańska, Kapitana Polska w konstrukcji maszyn. No i przy okazji tego wynalazku skończył pomysł. Po prostu zrobiliśmy taką potrzebę, żeby znaleźć urządzenie pośrednie między wózkiem ręcznym a elektrycznym, który bierze wszystko co dobre z wózka elektrycznego i wszystko co dobre z wózka ręcznego, odrzucając wady tych urządzeń, no i wymyśliliśmy sam układ napędowy do wózków ręcznych, ale z napędem hybrydowym, ręczno-elektrycznym. No i oferujemy modyfikację każdego dowolnego wózka ręcznego poprzez moduły z tym właśnie napędem. Moduł ten charakteryzuje się tym, że konwertuje ten klasyczny ręczny wózek do urządzenia, które posiada cztery tryby eksploatacji, czyli klasyczny wózek ręczny, gdzie użytkownik używa rok do napędzania wózka, klasyczny wózek elektryczny, gdzie napędza go za pomocą silników elektrycznych i tryby wspomagające, których używa rąk do napędzania wózka, ale silniki elektryczne asystują mu do poruszania się tym wózkiem, czyli rekompensują jego braki fizyczne. Między innymi jest to tryb asysty rozpędzania, czyli pomaga się rozpędzać wózkiem i tryb pokonywania nierówności terenowych, czyli wygrywa pokonanie terenu i rekompensuje silnikiem elektrycznym opory poruszania się tym wózkiem. Okej, czyli to jest takie coś, że mam wózek inwalidzki, który jest ręczny i dokupuję sobie wasz wynalazek, wasz produkt, który stanowi napęd z tymi wszystkimi opcjami, które powiedziałeś, ten taki system sterowania. No i po prostu dzięki temu odciążam swoje mięśnie od pracy, tak? Dzięki temu. No dokładnie tak. Nasze urządzenie to pozwala dostosować wózek ręczny do różnych możliwości fizycznych osób niepełnosprawnych, bo nie każdy o tym wie, że najpopularniejszym wózkiem inwalidzkim nie jest wózek ręczny, taki jak znamy, jak widzę w telewizji, tylko wózek elektryczny, bo jest większość osób niepełnosprawnych, których możliwości fizyczne nie pozwalają im na normalne używanie takiego wózka ręcznego, przez co są skazane na brak rehabilitacji, to tak jest ważne. A, czyli po prostu wtedy oni jakby nie mają tego... No tak, ale z autografii używamy właściwie tylko jednego palca do sterowania joystickiem, a jednak, jak mówią rehabilitanci, nawet jeśli ktoś jest sparaliżowany, ważne jest to, żeby ciało pracowało, spalało energię, którą przyjmie razem z pokarmą. Czyli wy jakby jesteście po stronie wózków ręcznych, ale z waszym napędem, żeby te osoby rozwijały swoje mięśnie też, te, które mają, można powiedzieć, takie aktywne. Wprost można powiedzieć, że cechą pozytywną wózków elektrycznych jest to, że jak się zmęczymy, to silniki pracują za nas, ale cechą negatywną jest brak aktywności fizycznej. Natomiast cechą pozytywną wózka ręcznego jest możliwość aktywności fizycznej, ale negatywną jest z kolei to, że jeżeli się zmęczymy, no to stoimy, nie możemy nigdzie jechać. Albo jeżeli natrafimy na tak wysokie wzniesienie, że nie musimy podjechać, to nie podjedziemy. No i my usunęliśmy te wady, wzięliśmy zalety no i zmęczyliśmy ten nasz wynalazek. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze tak od strony producenta, jeśli był jakiś oferent, którym byście chcieli to zaproponować, to czy te wasze produkty są dostosowane do jednego rodzaju wózka, czy one są uniwersalne i pasują do wszystkich wózków, które są produkowane i powszechnie używane? Zaprezentowany tutaj przez nas ten moduł, wersja prototypowa, jest dopasowany do każdego istniejącego wózka posiadającego ramę, przy czym jest to wózek klasyczny, ciągowy, taki jak znalazł ze szpitalu, bądź wózek aktywny, ale nie jest dostosowany do wózków specjalistycznych, ręcznych, typu wózków sportowych, wymagania różnych sportów, bo tam jest zupełnie inna konstrukcja ramy. My potrzebujemy zorganizowaną ramę, która posiada pewne charakterystyczne elementy, jak otwór centralny, do koła tarnowego i z przodu podróżnica, do której możemy zamocować nasz moduł. Właśnie jak do wózków sportowych, to bez sensu, żeby elektryczny, tak jest. Dokładnie tak jest. Dobra, a słuchaj, powiedz mi, czego szukacie na targach? Czy szukacie jakiejś firmy, która właśnie będzie takim oferentem dla was? Czy szukacie firmy, która by potrzebowała waszych usług? Jak to jest właśnie tutaj? Dlaczego tu jesteście? Już tak, targi dla nas przede wszystkim to jest możliwość promocji, czyli nie chowamy tego urządzenia w szafy, tylko pokazujemy szerszej publiczności, żeby pokazać, że mamy coś takiego i liczymy na to, że znajdzie się ktoś, kto może jest zainteresowany naszym rozwiązaniem, albo jakąś współpracą, ewentualnie wdrożeniem.
No i ważna jest też wymiana doświadczeń, żeby zobaczyć, jak inni rozwiązują ten sam problem co my i na tej podstawie wymienić doświadczenia, bądź też opracować nowe rozwiązanie, które będzie lepsze już od tego, które mamy. Dobrze, a powiedz mi jeszcze tak, w sumie zostawiam kilka minut dla Ciebie teraz. Powiedz, czym Ty możesz pomóc ewentualnie firmom, jeśli potrzebowały Twojej usługi badawczej, rozwojowej dla swoich projektów? W czym Ty się specjalizujesz? Albo nasz zespół w czym się specjalizuje? W czym może pomóc, jeśli ten zespół otrzymał Waszej pomocy? Jeśli trafnie jest właśnie mówić tutaj o zespole, tak? Udało mi się, tak? W ramach projektu, który mamy, lider, zebrać zespół składający się z ludzi o różnych specjalizacjach i jesteśmy w stanie tworzyć kompleksowe obiekty mechatroniczne, czyli mamy mechaników, mamy elektroników, mamy programistów, czemu powiedzmy, no nie mamy problemu z rozwiązaniem różnych zagadnień związanych z mechatroniką, co możemy zaoferować ze swojej strony. Na przykładzie tego, co uczyliśmy na targi, kompleksowe rozwiązanie, czyli kompleksowe dlatego, że składa się z funkcjonalnego prototypu, z dokumentacji, z naszego know-how. Wiemy po prostu, jak to zrobić, czegoś, czego nie wiemy, bo to wiemy. No i dodatkowo mamy jeszcze nasze doświadczenia. Z racji tego, że pracujemy na uczelni, no to możemy też pewne badania wykonać, gdzie inni z przemysłu niekoniecznie mogą je zrobić ze względu na brak aparatury. Dobra, bardzo Ci dziękuję Patryk za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Dzięki.